Witajcie, witajcie, kochani. Środa, godzina 18. Startujemy z live'em. Trochę się zmieniło po wakacjach, bo wcześniej, a, wcześniej były, były transmisje o godzinie 20, a, ale teraz musimy się troszeczkę przestawić na tą 18. Na wielu osób ta 20. to już było za późno, więc mam nadzieję, że w ten sposób będzie po prostu nam wszystkim bardziej wygodnie. Kochani, dajcie znać, czy jesteście tam po drugiej stronie. E, przywitajcie się, żebyśmy tutaj mogli e, nie tylko słuchać, ale uczestniczyć, wypowiadać się, bo dzisiaj mamy ekstra ciekawy e, temat. E, pustynia jest ekscytującym miejscem, jeśli chodzi o rozwój duchowy, więc mam nadzieję, że będziecie mieli dużo do powiedzenia, e, bo będziemy mówić też o swoich własnych pustyniach, o tym, czego żeśmy się nauczyli w takich miejscach e, trudnych, odludnych. Gdzie byliśmy zostawieni sami sobie, albo e, gdzie czuliśmy się, że jesteśmy sami, tak? bo to czasami jest tak, że to jest jedyne, jedynie nasze odczucie, a niekoniecznie e, prawda. E, dobra, słuchajcie. M, dzisiaj a, dzisiaj przestudujemy sobie e, parę wersetów, dosłownie tylko parę, dlatego że nie chciałabym, żebyśmy dogłębnie wchodzili tak bardzo mocno wchodzili w tę tematykę. Myślę, że to sobie zostawimy jeszcze e, na, na kolejne spotkanie. I, I tak jak powiedziałam, chciałabym żebyście właśnie dzisiaj uczestniczyli, żebyście zastanowili się na samym początek, już mogę wam zadać to pytanie w sumie, żebyście się mogli zastanowić, a potem napisać w swoim, w swoim komentarzu, żebyście sobie przypomnieli takie momenty swojego życia, kiedy właśnie czuliście, że jest pustynia, tak? że jest że, że nie było, nie wiem, oczywiście osamotnieni, zostawieni, e, zdradzeni, mogło się wydawać, że e, nawet tam nie ma Boga, tak, są okresy naszego życia, że możemy się czuć nawet przez Boga zostawieni. Mm, i, I teraz patrząc jakby z perspektywy czasu e, w tą przeszłość, e, właśnie możecie powiedzieć, że to była taka pustynia, ale która była, e, która była dobra. Tak, bo to jest ciekawe, że kiedy studiujemy różne historie z Biblii i postacie biblijne, które były właśnie w takich miejscach, czy fizycznie, czy duchowo, to bardzo dużo dobrego się wtedy działo. Bardzo dużo było zasiane i dobry był owoc tego przebywania na pustyni. Okej, okay. witajcie, witajcie, witajcie. Dajcie znać w komentarzu, czy wszystko widać, czy dobrze słychać i czy jesteście gotowi otworzyć razem ze mną Boże Słowo. Dzisiaj rano o 5 na, na YouTube wyszedł mój kolejny filmik i powiem Wam, że za każdym razem to jest takie wow. Nagrywam te filmiki wcześniej, ale, ale odczuwam wspólnotę, tą duchową, ten duchowy przepływ, który następuje, kiedy jest ten filmik uwalniany i ludzie oglądają, komentują, modlą się razem ze mną. Za każdym razem to tak bardzo mocno czuję, więc jest to takie przeżycie. A teraz jeszcze dodatkowo, w środę o 18. live, więc wow. Wow, wow, wow. Eee, Super wspólnota po raz drugi. Okej, okay, słyszycie? Świetnie. O, ale na Zbyszka lepiej 18. Dla <grymnie> mnie, prawdę mówiąc, też trochę lepiej, bo um, powiem wam, że kiedy prowadzę te, te spotkania o godzinie 20, prowadziłam w zeszłym roku, to, to, to i mnie to tak emocjonalnie pochłania, tak, wiecie, spinam się i taki przepływ następuje duży i emocje, bo, bo wy komentujecie, a ja się do tego stosunkowuję i dużo dobrych myśli jest, Duch Święty tak mocno przepływa, że potem jestem tak po prostu rozdogatana i rozkręcona, że nie mogę zasnąć Tak, Do 11, do 12 nie mogę zasnąć, więc, więc mam nadzieję, że teraz jak będzie 18, to e, moja głowa już troszeczkę się ostudzi e, na wieczór i będę mogła dobrze spać. E, tak więc, e, okej. Okay. Super, super. Fajnie, że tutaj dajecie znać w komentarzu, że jesteście. I niech tak już pozostanie. Tak więc słuchajcie, pomodlimy się na sam początek. Panie Boże, ja Ci dziękuję za tą społeczność. Małą na razie, którą widzę, że jest, ale dziękujemy Ci, że, że możemy otworzyć Twoje słowo. Zastanawiać się nad rzeczami, które są tak ważne, które są tak głębokie. Ja błogosławię ten czas. Daj nam zrozumienie Twojego słowa. I proszę Cię Duchu Święty, żebyś sięgnął tam dalej do naszych wspomnień, do, do tego co się już wydarzyło w przeszłości, przypomniał nam takie chwile, kiedy czuliśmy się sami, osamotnieni, może bardzo źle, może odtrąceni, opuszczeni, ale Ty tam z nami byłeś. I e, przypomnij nam, żebyśmy mogli oddać Tobie chwałę i mogli zrozumieć Twoją potężną dobroć i miłość względem nas. Chcemy, chcemy aby nasze zrozumienie Twojej dobroci się poszerzyło jeszcze mocniej. Dziękujemy Ci za każde jedno doświadczenie, nawet to trudne w naszym życiu, bo Ty z nami jesteś i Ty nas przeprowadzasz, a nasza relacja jeszcze bardziej się zacieśnia z Tobą właśnie w takich momentach. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Okej, okay. jest Dawid, Mateusz. Yy... Dawid z Nowego Jorku też jest z Zbyszek, no patrzcie ile mamy panów, bardzo się cieszę, bardzo fajnie, dziewczyny też są, świetnie. Możemy startować, słuchajcie, spróbujemy dzisiaj skupić się na, na osobie Jana Chrzciciela na razie, na następne spotkanie zostawimy sobie Jezusa, bo to taka kolejność jest w Nowym Testamencie, więc jest to takie naturalne. A jeszcze w kolejnych spotkaniach spróbujemy sięgnąć jeszcze do proroków ze Starego Testamentu, bo tam też jest dużo pustyni. I powiem Wam, że temat pustyni to jest jeden z moich ulubionych, bo to jest takie bardzo moje doświadczenie, że tak powiem. Kiedy. Wiele razy czułam się odstawiona na, dole, na taki boczny tor, gdzieś zostawiona sama. Moje ten, serce wyrywało się, tęskniło za społecznością, za tym, żeby widzieć wielkie dzieła Boże, a, a, a czułam, że, że jestem w jakimś więzieniu albo właśnie na pustyni. I w, w tamtym czasie tego nie rozumiałam, czułam się poszkodowana. A z drugiej strony wiedziałam, bo Duch Święty mi mówił i pokazywał już te wersety, że pustynia i taki trudny okres czasu um, jest częścią doświadczenia każdego męża Bożego, że tak powiem. Tak? Każdej osoby, która szukała Boga, była Bogu posłuszna, e, łącznie z Jezusem. Więc jakby nie jest to nic dziwnego, ale w trakcie, jak się to przechodzi, to nie jest to nic przyjemnego. I dlatego łatwo jest stracić wiarę. Więc mam nadzieję, że ta, ten live, to w ogóle to studium przez, przez kolejne tygodnie, będzie szczególnie dla tych osób teraz, które właśnie czują, że przechodzą przez doświadczenie pustyni, mam nadzieję budujące, podnoszące, zachęcające, bo to jest ciekawe, że zauważyłam, że to nie jest tak, że, że jakby pustynia musi ogarniać całe nasze życie. Czasami to jest tak, że w pewnych Obszarach naszego życia przechodzimy pustynię. W innych jesteśmy w kanie Galilejskiej, tak, i widzimy cuda Jezusa, i jest wesoło, i są tańce, i jest radość, jest wspólnota z ludźmi, ale w innych dziedzinach życia możemy przechodzić pustynię, możemy czuć się niezrozumiani, możemy czuć się właśnie odstawieni na boczny tor, tacy zapomniani, tacy gdzieś wypędzeni, odtrąceni i, i to, to, jest, to jest ciekawe, tak, takie spostrzeżenie, że jakby to niekoniecznie musi być tak, że całe Twoje życie musi być e, związane z pustynią, może być po prostu to jakiś okres czasu, albo właśnie jakaś dziedzina życia jedynie. Tak więc e, tak. Tak, za chwileczkę będziemy tutaj sobie wymieniać, no właśnie, może na sam początek dobrze, bo Marlanka tutaj napisała, co według niej jest pustynią. No właśnie, jak wy to rozumiecie, bo Biblia jest pełna różnych opisów duchowej pustyni, prawdziwej pustyni, która, która, która pełniła pewną rolę. Widzimy Izraelitów na pustyni, tak, którzy przez 40 lat idą Widzimy, widzimy tą pierwszą pustynię, tak, kiedy, kiedy nie było jeszcze ziemi stworzonej tak, i tylko duch unosił się nad wodami. To też jest jakiś obraz pustyni, gdzie jeszcze nie było nic tak, była jakaś przestrzeń, jakaś pustka. Widzimy pustynię, na której był Eliasz. Tak, widzimy pustynię, na której byli inni prorocy, bo ta pustynia geograficznie tam się łączy bardzo mocno, wrzyna się, że tak powiem, w historii Izraela. Widzimy pustynię w życiu Jana Chrzciciela, Jezusa, apostoła Pawła. I teraz, czy kiedykolwiek zastanawialiście się na tym właśnie, czym, czym może być pustynia w naszym życiu? Co, to, co według was to jest taka duchowa pustynia, przez którą możemy przechodzić. Jakbyście mogli napisać w komentarzu, to, to byłabym wdzięczna. A ja w międzyczasie powiem Wam taką historię, którą, um, którą często opowiadam dla zilustrowania właśnie takiego mojego doświadczenia pustyni. I y, to się działo. Y, hmm, to się działo w czasie, kiedy Mieszkałam w mieście, gdzie był fajny kościół, który spotykał się 8 razy w tygodniu I, i był bardzo towarzyski. Wszystko robiono razem. Pieczenie chleba, jakieś wspólne ogniska, jakieś wspólne aktywności. I ja w tym wszystkim czułam, że to coś głębiej powinno zachodzić, a nie zachodziło, bo nie było duchowych połączeń, były tylko takie ludzkie, relacyjne, które też są fajne, ale, ale dla mnie to było za mało. I no, to uczucie samotnienia też tak mocno rosło we mnie. Nałożyło się również z tym, że urodziłam dzieci, wyprowadziliśmy się na wieś i i cały kształt, jakże tak powiem, w pewnym momencie mojego życia, 2001 rok dokładnie, to był taki, że wylądowaliśmy właśnie 30 km za miastem, 3 km za najbliższą wsią, takie właśnie od ludzie, leśniczówka, można powiedzieć, stuletni folwark po niemiecki. Gdzie wokół nas były tylko żurawie, nie było ludzi. Jakżeśmy zapomnieli zamknąć chałupę, albo wypadły nam pieniądze na podwórku, to można było po tygodniu spokojnie wrócić, i to wszystko leżało. Czyli to było takie od odludzie, ale było to też od odludzie, od, od relacji z ludźmi, ponieważ urodziły się dzieci, nie mogliśmy jeździć na nabożeństwa, ani brać udziału w tych. Tych fajnych różnych spotkaniach, które wcześniej się toczyły. I nie mogliśmy jeździć tam, dlatego że mieliśmy piec na węgiel, który nam ciągle wygasał. Nie chcieliśmy, żeby nam wygasał, bo jak wracaliśmy, to było, wiecie, taka temperatura, że dzieci potem chorowały. Więc no to wszystko się składało na to, że siedzieliśmy na tej wsi, prawie nikt nas nie odwiedzał. Odwiedzał nas Andrzej Jacewicz, jeżeli. Ktoś tam ogląda i zna go, to może go pozdrowić, powiedzieć, że Agata go wspominała z sentymentem i bardzo sympatycznie, bo był to człowiek, który nigdy o nas nie zapominał i jakby empatycznie się wczuwał w tą naszą sytuację, w moją chyba szczególnie, i wiedział, jak muszę się czuć, i zadawał sobie trud, żeby nas tam odwiedzać. Pamiętam, że zawsze siedział w kurtce u nas w domu, bo u nas takie temperatury były, wiecie, 14-15 stopni. Yy, ale ogólnie czuliśmy, się, ja się czułam osamotniona, tak? Jakby yy, też w sposób duchowy, dlatego że nie mogłam brać udziału w nabożeństwach, w jakichś aktywnościach, w spotkaniach grupy, w modlitwach i, i po prostu yy, nagle to wszystko się wyciszyło, skupiło tylko na dzieciach, a, a ja zawsze chciałam właśnie tworzyć jakieś projekty, coś organizować. I teraz no, nie było możliwości geograficznie, fizycznie, nie było sił. I, I taka trochę taka się właśnie czułam. Właśnie odstawiona na boczny tor. Tak się właśnie dokładnie czułam, to jest dobre określenie. I wiedziałam, że to jest tylko okres mojego życia, że, że po prostu niedługo to się wszystko zmieni. Ale ta, te, to wielkie pragnienie, żeby, żeby być częścią społeczności, żeby być. E, no właśnie, żeby przynależeć, żeby coś tworzyć razem, żeby być aktywnym, e, to było takie niezapokojone i takie trudne. I, I w tym wszystkim, w tym obrazie jeszcze Wam dołożę e, historii, kiedy mój mąż pojechał do Afryki wtedy, e, dopiero co się urodziła nasza druga córka, więc jedna miała dwa latka, druga miała dwa miesiące i mnie tam zostawił na tej, na tej odludnej wsi, na dwa tygodnie chyba, czy trzy, już nie pamiętam. E, ja ja pamiętam, że mm, to był taki czas, kiedy ja zrozumiałam, że, że to osamotnienie, to odstawienie może mieć drugie oblicze. Że, że ta pustynia, jakby przez którą przechodzę, jest tak pusta, że jedyne co może być na niej fascynujące, to Bóg. I, i to był też taki mój czas, właśnie teraz przychodzę do, do tych plusów, że tak powiem, tej pustyni. <grym> że ja bardzo mocno skupiłam się wtedy na Bogu i zaczęłam szukać Boga, tak jak nigdy dotąd w życiu. Tam zaczęłam eksperymentować z postem, nigdy wcześniej nie pościłam i kiedy Maciek wyjechał, to był taki czas, kiedy ja mogłam skupić się właśnie na takim duchowym delektowaniu się Bogiem. I pamiętam taki czas, szczególnie kiedy dzieci zasypiały w ciągu dnia, miałam ze dwie, trzy godzinki to był cały czas, cały czas poświęcony Bogu. Ten cały okres był poświęcony Bogu. Szłam, szłam na Strych i tam uwielbiałam Boga, krzyczałam do Boga, modliłam się, ogłaszałam różne rzeczy, które Duch Święty mi przychodził przy, przywodził na myśl i do serca wkładał. I, I w tamtym czasie bardzo się karmiłam duchowo. Czytałam Boże Słowo i to wszystko było takie. Wiecie, to był po prostu jedyny głos, który słyszałam. Tak, nie było ludzi, nie było męża, nie było jakichś spraw, bo małe dzieci nie mają spraw jakichś do mówienia, więc jakby jedynym głosem takim, który mógł do mnie mówić i głośno mówić, był Bóg. I, i to był cudowny czas. Kiedy wrócił Maciek, to, yy, to oczywiście, wiecie, z Afryki wrócił on tam tysiące opowieści i tak dalej. I tak mówi, a, to, a u ciebie jaka Agata, jak tam dałaś radę? A ja mówię, było cudownie, Maciek, było po prostu cudownie. A Maciek tak nie mógł zrozumieć za bardzo, jak to było, cudownie, jak mogło być cudownie tutaj na tej wsi, kiedy byłaś sama z dziećmi, um, bo cudownie, bo był Bóg, bo był Bóg i on bardzo głośno wtedy mówił, bo właśnie wszystkie inne głosy były wyciszone, a jego głos był najgłośniejszy. i Pamiętam wtedy, jaki on miał wzrok taki, tak jakby mi zazdrościł, dlatego że, dlatego, że się okazało, że on tej Afryce miał zapalenie ucha, straszny ból, nie miał antybiotyku. Owszem, jeździł, oglądał te różne tygrysy i słonie, ale nie sprawiało mu tej, aż takiej radości. Poza tym to nie był wcale aż taki duchowy wyjazd. Był wśród chrześcijan, ale dużo się działo, a najgłębsze karmienie się, najgłębsze Większa głębia relacji jest wtedy, kiedy nie ma nikogo, niczego innego, tylko jest Bóg. I teraz właśnie zapytałam Was, czym jest dla Was pustynia? Dla mnie pustynia była, była miejscem, gdzie najbardziej czuje się Boga, najbardziej się rozumie Boga, najbardziej się Go słyszy. I następuje takie karmienie takie maksymalne karmienie jak, jak noworodek się przysie do piersi, a i wiecie, on ma tylko jeden pokarm, tak? On ma tylko to mleko, tylko cycka widzi nic więcej, nie obchodzą go inne kanapki, inne banany, inne jakieś tam specjały, tylko, tylko to mleko, tak? I tylko ten cycek. E, ja dokładnie tak się czułam, po prostu taka przesana do, do Bożej piersi, e, że tak powiem, e, gdzie, gdzie Bóg po prostu bezpośrednio mnie karmił. E, niewiele miałam takich okresów w życiu, tak jak sobie pomyślę teraz, bo, bo ciągle są ludzie, tak? Ciągle są różne sprawy, ludzie i, i ja lubię ludzi, kocham ludzi, lubię społeczność i, i w tamtym czasie też tęskniłam za społecznością, ale, ale zrozumiałam, że, że można przeżyć bez ludzi, e, można bardzo dobrze sobie dawać rady bez ludzi i że moje życie zależy tylko od Boga. Chociaż stworzymy jako istotę społeczną, to. To przede wszystkim stworzył mnie do społeczności ze sobą. I powiem Wam, że staram się od, tej, od tamtej pory szukać, szukać tych, tej, tej samotności, szukać tej pustyni. A dzisiaj opowiem Wam tylko tyle, na następnych spotkaniach opowiem inne doświadczenia związane z pustynią. To tak na sam początek. A teraz popatrzę na to, co Wy napisaliście: czym dla Was jest pustynia? Marlena napisała, pustynią jest post, bo to jest wewnętrzna walka. Tak, to jest jakiś rodzaj postu, prawda? Eee, o, bo czasami pustynia może być taka, że my w nią jakby wpadniemy, tak jak Jezus, e, który został wygnany na pustynię, tam jest powiedziane, Duch Święty popędził go na pustynię. Czy jak gdyby wbrew Twojej woli jesteś wrzucony w tą pustynię, eee, albo czasami ją sami wybieramy, tak? bo wiemy, że jest nam potrzebna. Tak, więc y, kiedy decydujemy się na post, to to jest rodzaj pustyni, prawda? Pustynia to piasek i morze. Tak. Czas i miejsce, gdzie nie słyszymy Bożego głosu i Bożych odpowiedzi na nasze troski. Okej, okay, Ania, ty tak to rozumiesz, tak? Czy to jest taka negatywna pustynia? Tak bym to nazwała, bo właśnie są różne spojrzenia na pustynię. Ja zawsze patrzę pozytywnie na, na samotność, na, na odludzie, na jakieś e, o, o, obcięcie różnych opcji. Zawsze wiem, że to jest coś pozytywnego, tak? Ale masz rację, że czasami jest tak, że jesteśmy w takim stanie ducha, że, że widzimy tylko, że jesteśmy, czujemy się poszkodowani, tak? Czujemy się zostawieni przez, przez Boga nawet, tak? Dawid pisze: Pustynia jest miejscem na oczyszczenie, hartowanie, przygotowanie na nowe rzeczy, rzeczy głębsze, większe, które nas wprowadzą w głębie. Nowych doświadczeń duchowych, miejsca bliżej Boga, miejsce, do którego zmierzam. Mhm. Super, tak. To, to od razu mi się kojarzy ta pustynia, która w życiu Jezusa była, prawda? Że to jak najbardziej ten opis, który żeś Dawid tutaj dał, to było tym przygotowaniem dla Jezusa. Mhm. To jest właśnie ta pozytywna pustynia. Marlenka pisze: Dla mnie pustynią był pierwszy lockdown w w UK, taka próba czy podołam zaufać Bogu i oddalić strach, dotknął mnie COVID i szukanie w tym, bo bo szukanie w tym Boga, że tak naprawdę to nie jestem sama mhm. to, że dzięki wierze byłam obdarzona Bożą miłością i opieką mhm, super pustynia jest miejscem przemiany tak Anastazja też doświadczyła największej radości społeczności. Pustynia to, to jest mój pokój sam na sam z Panem Bogiem. Renata. Wczoraj na modlitwie i usłyszałam słowo pustynia. Dla mnie to jest, to jest większe możliwości poznania siebie i spotkania z Bogiem. Pustynia to dla mnie czas nabrania oddechu, pisze Jurek. Super. Powiem Wam, że e, jakiś czas temu byliśmy w Lublinie w takiej wspólnocie Armia, Armia Dzieci, e, i było tam niewiarygodne uwielbienie. Teraz na konferencji Wiara czyni cuda za, w, za półtora tygodnia, 25 września, e, uwielbienie też poprowadzi Armia Dzieci. Powiem Wam, że uwielbienie było tak namaszczone, gdzie, gdzie prowadzący z Bożego Ducha wypowiadał słowa. Ja, po prostu ja tak czułam, jakby. Jakby ktoś czytał moje serce, jak w książce, bo po prostu były słowa wypowiedziane, które, które Bóg do mnie wypowiedział wcześniej, na osobności, kiedy byłam. I to było tak wzruszające, bo niektóre doświadczenia z Bogiem mamy takie bardzo osobiste, i tak wręcz Bóg używa pewnych słów, których nie słyszę, żeby, żeby mówił te słowa do innych ludzi, tak? I, I podczas tego uwielbienia, właśnie takie słowa były bardzo osobiste, wypowiadane, tak jak Bóg do mnie zazwyczaj mówi. Były podczas uwielbienia całe obrazy opisywane, które, które są czymś, co ja przeżywałam w tamtym czasie. I, I ponieważ ja się wtedy dzieliłam też słowem i miałam słowo na temat Jana Chrzciciela, byłam dotknięta, ponieważ to, co ja przygotowałam i to, co to czułam, że Duch Święty, jakby każe mi mówić, to było właśnie na temat pustyni w życiu Jana Chrzciciela. I, i, to, I to moje głoszenie tak mocno uzupełniało się z tym uwielbieniem. Byłam naprawdę w szoku, jak Duch Święty, oczywiście nie po raz pierwszy, ale po raz kolejny i bardzo głęboki, jak Duch Święty jest... Drygentem tego wszystkiego, co my robimy. Wiecie, i on spina w jedną całość i tych głoszących, i tych uwielbiających, i tych dzielących się doświadczeniami, żeby wspólnie mieć doświadczenie Boga, który chce nas właśnie gdzieś poprowadzić. I uwielbienie, i moje głoszenie dotyczyło pustyni. I wierzę, to że to jest taki właśnie też czas, żeby w tym całym, wiecie, zamieszaniu, które teraz mamy. Ilości bodźców, mediów, możliwości, nawet statusu materialnego, który pozwala nam, żeby kupować sobie różne rzeczy, tak? bo może nie jesteśmy bogaci, ale, ale stać nas, tak. To nie są lata 90., kiedy było ciężko, jednak ludziom się trochę polepszyło, i, i w tym wszystkim. Teraz e, głoszenie o pustyni może być bardzo nie, niepopularne, tak? A z drugiej strony bardzo potrzebne, bo my właśnie potrzebujemy się wycofać z tego wszystkiego, żeby zrozumieć, że do przeżycia potrzebny nam jest tylko Bóg. E, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale też nie wspólnotą, nie relacjami z innymi ludźmi, e, nawet nie kościołem, e, tylko że sam Bóg jest, jest jakby wystarczający, żebyśmy mogli. Żyć, tak? że on jest źródłem życia. I pustynia geograficznie, że tak powiem, jest miejscem mm, ubogim. Tak? Ubogim w wodę, ubogim w pożywienie, y, gdzie są bardzo duże zmiany temperatur. Drastyczne przemiany takie zachodzą w glebie, tak? Nie, niewiele roślin jest w stanie tam przetrwać. Y, ekstremalne: jest to ekstremalne miejsce, tak? Ekstremalne miejsce, na które się nie decydujemy z własnej woli, bo nie jest to przyjemne miejsce. I teraz w tym wszystkim, w tym wszystkim widzimy tutaj Jana Chrzciciela. I teraz chciałabym przeczytać dwa, dwa urywki z życia Jana Chrzciciela. Pierwszy to jest może ten drugi werset, czyli Łukasz 1:80. To jest podsumowanie. Hmm, Podsumowanie życia Jana Chrzciciela, kiedy był dzieckiem. A dziecko rosło i umacniało się w duchu i przebywało na pustyniach, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Nie wiem, czyście się kiedykolwiek zastanawiali, jaka głębia w tym krwi Coś niesamowitego, że Bóg zaplanował, by, by Boży posłaniec był przygotowywany na pustyni. I on był na tej pustyni aż do czasu ukazania się przed Izraelem, czyli aż do swojej misji. Całe jego dzieciństwo było czasem przygotowania, młody wiek młodzieńczy był czasem przygotowania. I Jan, prawdopodobnie, kiedy, on, kiedy się on ukazał przed Izraelem, to wiele osób się właśnie dziwiło, kto to jest i skąd on ma taką śmiałość. i co on sobie myśli, kim, kim, za kogo on się uważa, ale jego tożsamość była wykuta, że tak powiem, w trudnych warunkach pustyni, gdzie musiał przeżyć, jedynie dzięki Bogu. I wiedział, że, że tylko dzięki Bogu może żyć, tylko dzięki Bogu może oddychać, tylko Bogu wszystko za, 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 um, zawdzięcza i tylko Bóg ma wpływ na jego życie. I dlatego, kiedy Jan wystąpił, był nieustraszony, e, miał autorytet, ponieważ był ukształtowany przez głos Boga, a nie przez głos człowieka. Żaden człowiek nie mówił mu w międzyczasie: A co ty tam wiesz, jeszcze musisz się nauczyć, a tutaj nie domagasz, a tutaj jeszcze jesteś głupi, a tutaj a jeszcze jesteś niewykształcony. I on nie był osłabiony tymi głosami, które by mogły podważać jego tożsamość. On wiedział, kim jest, ponieważ słuchał tylko jednego głosu. Owszem, cena została zapłacona, bo nie miał rówieśników, nie miał przyjemności życia. Może ktoś by mógł powiedzieć, nawet nie wiedział, na czym życie polega. Prawdziwe życie, tak? Nie doświadczył tak zwanego prawdziwego życia. Ale był ukształtowany przez jeden, jedyny głos. I kiedy wystąpił przed, przed Izraelem, on był z innej planety, tak? On był po prostu z innej planety. On, on nie był częścią społeczności Izraela. To znaczy, z jednej strony był, ale z drugiej strony duchowo nie był, tak? Duchowo był e, nie w tym klimacie, tak? Nie był ukształtowany przez kulturę współczesną, tylko przez kulturę nieba i, i dlatego mógł przeprowadzić swoją służbę. Mógł mieć siłę, mógł mieć przekonanie, mógł być niepodatny na, nie wiem, na przekupstwo, na, na jakieś właśnie wpływy, politykę. Wiecie, tego typu rzeczy, które osłabiają Bożych, Boże sługi, kiedy, kiedy służą innym ludziom. On był po prostu uodporniony na takie rzeczy. Dlatego był gotowy do tego, żeby zrobić to, co miał zrobić. I, okej, okay. i drugi, drugi fragment o. Piszcie w komentarzu, jeżeli coś wam się kojarzy z tym, ja chętnie tutaj posłucham. Drugi fragment, który mówi o o Janiu w to jest Ewangelia Marka, tak pierwszy rozdział, szczególnie no właśnie, to 12-13 okay. werset to jest o Jezusie. A mi chodziło tutaj jeszcze, żeby przeczytać o Janie, więc to jest wcześniej. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u proroków, oto ja posyłam mego posłańca przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest pokuty na przebaczenie tak więc tutaj cała Judea, tak Jerozolima kraina judzka ciągnęła byli wszyscy chrzczeni przez niego w Jordanie wyznając swoje grzechy czyli widzimy tutaj taki obraz, że, że Jan wychował się na pustyni to było jego naturalne środowisko i on dalej zaczął działać na pustyni z tym, że różnica była taka że teraz ludzie zaczęli się do niego schodzić i, i był gotowy. Był głosem wołającym na pustyni, i, i wierzę, że, że wiecie, to nie chodzi tylko o to, że Jan miał krzyczeć na pustyni i ludzie mieli przychodzić, ale głos wołającego na pustyni w życiu każdego z nas to jest głos Ducha Świętego, który właśnie w miejscach odludnych, w miejscach trudnych, pustych jest dla nas najlepiej słyszany. Ja się zawsze zastanawiałam, dlaczego Bóg posłał Jana na pustynię. Przecież to nie jest dobre miejsce na zwoływanie zgromadzenia. Jeżeli chcę dotrzeć do ludzi, to idę do Jerozolimy, staję po środku przed świątynią najlepiej, tak, gdzie jest dużo ludzi się kręci i tam zaczynam wołać. Tak, tam zaczynam wołać. A Bóg, Bóg, jak zawsze, on ma inny plan i, i wie, dlaczego tak musi być. Widocznie. Zależy mu na tych, nie, nie na tych, którzy się kręcą jako religijni ludzie wokół miejsc, które są popularne, ale zależy mu na tych, którzy umieją usłyszeć głos na pustyni, którzy umieją się wycofać, którzy umieją poczekać, którzy umieją się wstrzymać, którzy umieją wytrzymać presję czasu e, innych ludzi i, i zdecydować się na to, żeby usłyszeć Boży głos. I największe duchowe przebudzenie po 400 latach miało miejsce właśnie na pustyni Judzkiej, tam gdzie był Jan, ponieważ on zdecydował się wypełnić to proroctwo, poddać swoje życie Bożym wyrokom, i spędził czas na pustyni, nie korzystając z życia, tak? Złożył swoje życie w ofierze. I dlatego Bóg mógł, mógł go też użyć tak potężnie. I ta pustynia nagle zamieniła się, wiecie, w zbiorowisko ludzi. Mnóstwo ludzi tam przychodziło, chrzciło się, było duchowe przebudzenie, ludzie na pewno rozmawiali o, o tym, że wyznali grzechy, o tym, że są oczyszczeni, że mają pragnienie Boga. Tam musiało się dużo dziać. Ale początkiem była pustynia, i to też jest piękny obraz, jak Bóg przemienił tą pustynię w takie. Pełne życia, wrzące, wrzące życiem miejsce, gdzie było mnóstwo ludzi. Tak więc nie wiem, jak, jakie lekcje Wy z tego wyciągacie, ale ja mam, mam wielką wdzięczność do Boga za te okresy mojego życia, kiedy Bóg powiedział: Teraz się odsuń, albo po prostu niekoniecznie ja z własnej woli, ale były takie momenty, kiedy nie mogłam. Bardzo wielu rzeczy nie mogłam i cierpiałam z jednej strony, a z drugiej strony był w tym wszystkim Bóg. I On mnie mógł kształtować, On mnie mógł przygotowywać do tego miejsca, w którym potem była obfitość, kiedy później było dużo ludzi, tak jak teraz na przykład służę, dużej ilości ludzi. I gdyby nie te miejsce pustynne w przeszłości, ale gdyby nie również ta pustynia, którą też mam w pewnych rejonach mojego życia teraz, w których całkowicie polegam na Bogu, ponieważ nie przeżyłabym gdyby nie Bóg. To są takie miejsca właśnie, gdzie nie ma wody, nie ma życia, nie ma pomocy z, od człowieka. Gdyby nie Bóg, to bym nie przeżyła. I te miejsca mnie uczą e, pokory i zależności od Boga, także mogę służyć również w tych miejscach, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest taka popularność, powiedzmy, e, w cudzysłowiu, bo, bo jednak zasięg mojej służby nie jest jeszcze taki duży. E, ale, ale Bóg po prostu wychowuje nas tak w ten sposób, żeby nasze charaktery były solidne, żeby były takim fundamentem e, do tych rzeczy, które Bóg chce przeprowadzić w przyszłości. Okej. Okay. Marlena napisze jeszcze pustynia to. To też zatrzymanie się w czasie, aby usłyszeć ciszę wypełnione Bożym Głosem. Ale pięknie Marlena, żeś napisała taki normalnie dał wiersz, by można było tutaj stworzyć na, na bazie tego. Mhm. Okej, okay. jeżeli macie jeszcze jakieś spostrzeżenia odnośnie pustyni, widzę, że nie, nie, nie wszyscy się podzielili takim bo byłam ciekawa waszych doświadczeń, że może macie takie doświadczenia pustyni. Ja się podzieliłam tym doświadczeniem, jak byłam na wsi, mieszkałam i urodziłam dzieci i byłam taka po prostu wtedy wybita zupełnie z rytmu. Myślałam, że też napiszecie może jakieś historie z waszego życia, kiedy żeście doświadczali pustyni. Marlena tutaj napisała o tym, jak pojechała do Wielkiej Brytanii jeżeli ktoś z was chciałby w paru zdaniach napisać, właśnie czy, kiedy, czy, czy mieliście takie chwile w życiu, kiedy czuliście, że jest to pustynia, że, że nie ma ludzi, nie ma pomocy z zewnątrz, ale oceniacie z perspektywy, że to była taka pozytywna pustynia, gdzie właśnie ten Boży głos był bardziej słyszany, to, to proszę podzielcie się, bo to wiecie co, bo to bardzo pomaga, już widzę, że jest ciemno dosyć. Ehm bo to bardzo pomaga osobom, które przychodzą w trakcie jeżeli one widzą, że, że to nie jest nic nienormalnego kiedy doświadczamy pewnie takich, takich okresów, gdzie właśnie jest mniej, jest trudniej wydaje się, że człowiek nie, nie przejdzie, że nie ma sił, że jest za gorąco, tak jak to na tej pustyni, że nie przeżyje jeżeli my słyszymy historię i doświadczenia naszych braci i sióstr w Chrystusie że oni sami przechodzili w przeszłości i że to im pomogło, że to był czas właśnie kształtowania, że to potem się do czegoś przydało, to, no to łatwiej jest to przejść, tak? Do tego mamy właśnie społeczność. Eee, dlatego właśnie nie, nie nagrywam tylko filmików, ale robię live, żebyśmy mogli mieć ten czas dzielenia się, kiedy wymieniamy nawzajem ze sobą te doświadczenia, bo to jest, to jest właśnie mega budujące. Tak więc eee, napiszcie. Czekam tutaj jeszcze chwileńkę. A w międzyczasie, właśnie zachęcam Was, żebyście jako prace domowe mogli na, zajrzeć sobie do tych fragmentów, które mówią o pustyni w życiu Jezusa. I żebyście pomyśleli o tej pustyni, która była na początku Jego służby i tej pustyni, która była na końcu Jego służby. I myślę, że nigdy nie jest dość zastanawiania się nad tym, co jak wyglądało życie Jezusa, bo ona jest pewnym modelem dla nas. Tam są pewne charakterystyczne momenty w życiu Jezusa, które ilustrują również całe sezony naszych zmagań i tego, co my przeżywamy w życiu. Tak więc jego życie w pewien sposób jest symboliczne i było prawdziwe, ale też było symboliczne. Więc, jako pracę domową na za tydzień daje. przeanalizujcie początek służby Jezusa. I sam koniec służby Jezusa, dlatego że tu na początku i na końcu była pustynia. Ania pisze, pierwszy lockdown, ten nauczyłam się ufać Bogu. Wiele osób pisze o tym, wiecie, i mówi o tym, że lockdown był takim czasem, dobrym czasem dla chrześcijan, gdzie zostaliśmy odłączeni od właśnie tego tej stymulacji takiej zewnętrznej w postaci kościoła. I nagle się okazało, czy nasza wiara opiera się na innych ludziach, na różnych programach, na różnych e, zorganizowanych formach kultu, czy też, e, czy też coś żyje w nas, tak? I nagle, w momencie takiego zamieszania, wielu chrześcijan zaczęło odnawiać swoją relację z Bogiem. Tak więc e, można by było powiedzieć, to było ciężko, a ktoś powie to było dobrze, to, tak, to ciężko było dobrze, bo żeśmy się na nowo czegoś nauczyli. E, Dawid pisze, moje całe życie to pustynia. Szkoda, że efekty nie są jak. U Jana. <laughs> Okej. Okay. No, kiedyś Pan Bóg ocenił efekty. Nam czasami trudno jest to, to ocenić. Basia pisze, właśnie przechodzę taką pustynię po stracie syna. Basiu, Basiu, błogosławimy Ciebie. Błogosławimy Ciebie, żeby ta pustka, którą teraz odczuwasz, ten ból. Było miejscem wzrostu też, żeby, żeby to nie był daremny ból, tylko żeby to było miejsce wzrostu dla ciebie, w takim też zrozumieniu głębszym, Bożej miłości, i żeby z tego zrodziły się dobre owoce. Ja wołam Boże, żebyś pocieszył Basie, żeby się podniósł, żebyś mówił do niej, żeby mogła słyszeć Twój głos, tak jak nigdy wcześniej. Błogosławimy Basie. Jurek pisze, brak pracy wydawał mi się katastrofą, ale Bóg dał lepsze miejsce, miejsce służby w kościele. Wow, ale fajnie, ale fajnie, Jurek. Mogłoby się wydawać, że, e, że, że to już koniec, tak? A tutaj się okazało, że wspaniale. Mhm. Pustynia wypala to, co ma być wypalone, by pozostało to, co jest mocne, i wytrzymałe i trwałe. Wypalenie często jest bolesne. Ale jaki jest efekt tego? Pozostaje czystość, wytrwałość, szlachetność, tak jak się wypala, oczyszcza złoto. Super. Dawid, dziękuję Ci bardzo za to podsumowanie, bardzo piękne. Dzisiaj to naprawdę jest e, fajne, kiedy czytamy tak ze zrozumieniem, kiedy widzimy e, sens, tak? Pan Bóg nam właśnie przez Boże Słowo pokazuje sens tego wszystkiego, przez co przechodzimy. A Panie Boże, dziękujemy Ci, e, dziękujemy Ci za pustynię, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami w każdej sytuacji. I wtedy jeszcze bardziej sobie zdajemy sprawę z tego, że Ty jesteś, który jesteś, który nas nigdy nie zostawisz. Amen, e, kochani. E, za tydzień, tak jak powiedziałam, praca domowa. Przestudiujcie życie Jezusa, początek i koniec jego służby pod kątem e, pustyni. E, dlaczego ona była potrzebna i co ona dała. A poza tym zapraszam Was na konferencję Wiara czyni cuda. 25 września mamy kolejną konferencję. Nie może Was zabraknąć. Będzie znowu dziesięciu mówców. Każdy z nich będzie opowiadał o cudach, przełomach w swoim życiu. Tego, co doświadczył od Boga prawdziwego. Wielką radością dla mnie jest również to, że ta konferencja jest międzywyznaniowa. I mamy tutaj nawrócone osoby z różnych wyznań. Z różnych kościołów, z różnych też geograficznie miejsc, z różnych kontynentów. Zawsze też dbam o to, żeby było mniej więcej tyle samo kobiet, co mężczyzn. Jest to dla mnie wielką radością, kiedy właśnie mogę widzieć wzrastający kościół w jedności, który, który widzi, że fundamentem jest Jezus i na tym fundamencie buduje. I wiem, że możecie mieć różne zdanie odnośnie tego, z kim można współpracować, albo kto jest prawdziwym chrześcijaninem. Jeżeli ktoś nie jest, nie wierzy w to, albo nie wierzy w tamto, to nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Ale, ale kiedy takim kryterium dla nas jest właśnie poleganie na, na tym, co zrobił dla nas Jezus Chrystus i zrozumienie, że każdy z nas wzrasta w swoim własnym tempie do, do zrozumienia pełni tego, co jest prawdą i dajemy sobie do tego przestrzeń, to szybciej dojrzewamy. I ta konferencja jest właśnie takim miejscem dojrzewania, szybszego dojrzewania dla bardzo wielu chrześcijan. Jest to przełomowe, jest to zupełnie nowe w Polsce, gdzie, gdzie możemy tworzyć dobrą, dobrą atmosferę bez oceniania się, bez krytykowania, bez przepychania to logicznego, tylko po prostu czerpiąc od siebie nawzajem to co najlepsze. Więc jeżeli jeszcze się nie zapisaliście, kupcie bilet, bądźcie z nami. Miejmy tą społeczność, bo po prostu siebie potrzebujemy. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Słuchajcie, do zobaczenia w, za tydzień, w środę o godzinie 18.00. Pamiętajcie, a nie o 20.00. Z Panem Bogiem, całusy dla Was.